Witam serdecznie na grudniowym odcinku wirtualnej encyklopedii śląskiej porcelany. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Wspaniałości XIX-wieczne śląskich wyrobów. Zaprezentuję Państwu najciekawsze wyroby, które udało mi się zebrać. Wśród nich będą przedmioty z fabryki porcelany Karla Tiersza ze Starego Zdroju, Karla Krystera z Wałbrzycha, a także wyroby z Gostnicy, Jaworzyny Śląskiej, Parowej, Zofiówki, a także z Tułowic. Jak Państwo doskonale wiecie, porcelana powstaje po zmieszaniu glinki kaolinowej, skalenia i kwarcu, a następnie jest wypalana, tworząc półprzezroczystą masę. W taki to sposób powstaje porcelana od czasów jej wynalezienia do dnia dzisiejszego. Oglądając wyroby XIX-wieczne, podziwiamy ich artyzm, dokładność oraz kunszt, jaki włożyli w wytworzenie tych wyrobów pracownicy fabryk porcelany. Serdecznie Państwa zapraszam. Historia śląskich fabryk porcelany rozpoczyna się w XIX wieku. Początkowo niektóre fabryki produkowały fajans, a z czasem, poznając tajniki produkcji porcelany, przechodziły na jej produkcję, która dawała większe możliwości technologiczne. Natomiast były też fabryki, które produkcję rozpoczynały od wytwarzania porcelany. Wśród nich była fabryka Karla Tiersza ze Starego Zdroju, Augusta Lapsilbera z Jaworzyny Śląskiej, fabryka Hermana Ome ze Szczawienka, czy też fabryka w Żarach. By sprostać wymaganiom konkurencyjności i gustom odbiorców, wytwarzały wiele wyszukanych i gustownych form. Ciekawym przykładem są fajansowe talerze reklamowe Friedricha Matizena z Parowej. Pierwsza fabryka w Parowej produkcję porcelany rozpoczęła w 1868 roku. Instytucją posiadającą najwięcej unikalnych XIX-wiecznych śląskich wyrobów porcelanowych jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Warto odwiedzić muzeum, aby naocznie zobaczyć kunsztowne wyroby XIX-wieczne, które znajdują się w gablotach w kolejnych salach wystawowych. Spotkamy tam wyroby wszystkich śląskich fabryk, a w szczególności Karla Krystera, Karla Tiersza ze Starego Zdroju, Artura Rapsilbera z Jaworzyny Śląskiej, Hermana Ome ze Szczawienka i inne, które były pokazywane na wystawach światowych, na przykład w Paryżu czy we Wiedniu. Przeważnie są to wyroby unikatowe, które można zobaczyć tylko w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Muzeum Wałbrzyskie powstało w 1908 roku, a jego powtórne otwarcie dla publiczności po II wojnie światowej nastąpiło w 1947 roku po uporządkowaniu i przygotowaniu zbioru do ponownej ekspozycji. Dział ceramiki powołano w 1968 roku. Ostatecznie w 2015 roku po remoncie siedziby i nowej aranżacji sal wystawowych muzeum przekształciło się w Muzeum Porcelany, skupiając się na eksponowaniu liczącej ponad 10 tysięcy obiektów kolekcji śląskiej porcelany. Pierwszą śląską manufakturą porcelany produkującą luksusowe wyroby była manufaktura Krystera z Wałbrzycha. Jej kałamarze przybierały piękne, wyszukane formy zdobione ręcznie złotem i bukietami kwiatowymi. Znajdowały w owym czasie wielu nabywców.
Kałamarze XIX-wieczne są poszukiwane obecnie przez kolekcjonerów i placówki muzealne. Bardzo modne w owym czasie były różnego rodzaju patery i talerze ozdobne. Często przybierały formy pochodzące z natury, jak liście oraz brzegi pater zdobiły przestrzenne ażury nawiązujące do piękna przyrody, jak formy kwiatów, liści, które były artystycznie malowane, stwarzając wrażenie żywych kwiatów. Również w lustrze pater malowano motywy roślinne oraz scenki rodzajowe, których postaci na chwilę zastygły w bezruchu. Pokazuje to wybitne umiejętności malarzy porcelany zatrudniony w śląskich fabrykach porcelany. Na stole królowały dzbanki herbaciane lub dzbany na wino. Oprócz ciekawych form, dzbanki były zdobione kobaltem, wzorem cebulowym, tak zwanym Zwiebelmuster. To połączenie dawało im szlachetność i elegancję. Natomiast dzbany na wino zazwyczaj były bardzo kunsztownie zdobione w scenki związane z Bacchusem, bogiem wina. XIX-wieczni projektanci oraz ceramicy oprócz wyrobów odlewanych z porcelany lejnej przygotowywali wyroby ręcznie formowane. Przykładem tego jest kosz w formie wazonu na suche kwiaty. Wazony również w tamtych czasach były zdobione zdjęciami rodzinnymi. Mamy tu przykład dwóch wazonów z naniesionymi zdjęciami z ważnej dla rodziny uroczystości. Zdjęcia są w kolorze sepi, co doskonale komponuje się z białą porcelaną i złoceniami. W XIX wieku bardzo lubiane były wyroby nawiązujące do fenomenu przyrody. Wazon zdobiony ręczną malaturą o motywie kwiatowym oraz uchwyty w formie gałązek z liściami. Ciekawym przykładem jest stojak na tosty. Wyroby te były bardzo często eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Komplet śniadaniowy zdobiony kobaltem we wzór krystera. Całość bardzo ciekawa i obecnie rzadko spotykane zdobienie. Jest to doskonała gratka dla kolekcjonerów. Wśród przedmiotów codziennego użytku są również przedmioty znajdujące się w każdej kuchni. Jest to moździerz porcelanowy zdobiony kobaltem. Wyrób XIX-wieczny fabryki porcelany Krystera z Wałbrzycha. W codziennym użyciu były i są do dnia dzisiejszego musztardniczki. Przykład wyrobu zdobiony wzorem cebulowym, tak zwanym Zwiebelmuster. Kolejnym interesującym przykładem przedmiotu użytkowego jest cybuch fajki. Cybuchy bardzo często były zdobione herbami lub elementami myśliwskimi. Fabryka Krystera produkowała również epitafia w formie księgi. Były one wypisane pięknym, wykaligrafowanym pismem na białej karcie księgi. Wazon z motywem morskim. Już sama forma wazonu nawiązuje do tej tematyki poprzez uchwyty w formie ryb morskich. Namalowany ręcznie obraz jest bardzo dynamiczny. Pokazuje szalejący sztorm i walkę statku z żywiołem. Tylko zamek na wzgórzu daje bezpieczeństwo i spokój. Wazon ze scenami myśliwskimi jest jednym z arcydzieł fabryki porcelany Tilsza. Plastyczna figurka sarny wyłania się z gęstwiny leśnej. Poniżej umyka lis przed myśliwymi. Całość otoczona jest roślinnością leśną. Z drugiej strony wazonu figurka psa myśliwskiego niosącego w pysku upolowaną kuropatwę. Poniżej figurki kuropatw
jeszcze bezpieczne na łonie przyrody. Wazon z 1867 roku, przygotowany specjalnie na wystawę światową w Paryżu. Uchwyty wazonu z motywami kwiatowymi, w tym czasie tak bardzo lubianymi. Ręcznie malowany obraz z pałacem Tilsza w Starym Zdroju. To dziś możemy obiekt podziwiać. Wazon z pięknymi reliefowymi zdobieniami. Porcelana biała, biskuitowa. Wyrazistość reliefów czyni wazon bardzo szlachetnym i eleganckim. Ogromnemu kapitałowi, jaki wnieśli Karl Tilsch i jego wspólnicy, fabryka produkowała pracochłonne wyroby porcelanowe. Jej XIX-wieczne luksusowe produkty były porównywane z wyrobami królewskiej manufaktury porcelany w Berlinie. Na wielu wystawach wyroby Karla Tilscha otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia. W połowie lat 60. XIX wieku przedsiębiorstwo Karla Tilscha rozrosło się do 3 fabryk porcelany. Pany na wino wraz z kielichami. Do zdobienia wykorzystywano wybitne umiejętności malarzy oraz szereg technik stosowanych w XIX wieku. Nie szczędzono również finansów, aby powstały tak piękne wyroby, które miały służyć wiele lat. Dzban na wodę jest podobny do dzbanów na wino, jednak są zauważalne różnice. Porcelanowa pokrywka jest przymocowana za pomocą specjalnego metalowego zawiasu. Ręcznie malowane kwiaty sprawiają wrażenie świeżości, która jest zawarta w dzbanie na wodę. Półka z plastycznym zdobieniem walczących ptaków o pożywienie. Porcelana biskuitowa. Ptaki oraz gałązka, na której walczą, są wykonane bardzo plastycznie, oddając cały realizm sytuacji. U dołu szkatułka zwieńczona jest owocami głogu. Fragment serwisu kawowego ozdobiony herbem szlacheckim von Schwerin. Rodzina Schwerin miała posiadłość na Dolnym Śląsku. W serwis bogato zdobiony. Banek i mlecznik do mokki z wytwórni Karla Tilscha ze Starego Zdroju. Pszenica i mlecznik zdobione u podstawy gałązkami i liściami dębu. Złoto podkreśla szlachetność porcelany z motywem roślinnym. Na kuflu do piwa mamy popularne widoki Karkonoszy. Kościół Wang w Karpaczu, Śnieżka, jest to najwyższy szczyt Karkonoszy, oraz schronisko w Karkonoszach imienia księcia Henryka, położone na krawędzi Kotła Wielkiego. Drugi natomiast ma charakter baśniowy.
Widzimy na pierwszym planie krasnoludy, w oddali widok Śnieżki i Chojnika. W XIX wieku turyści odwiedzali znane atrakcje turystyczne. Bardzo chętnie nabywali pamiątki z widokami miejsc, w których przebywali. Śnieżka i Zamek Chojnik są atrakcjami turystycznymi, a legendy o krasnoludach wzmacniały chęć odwiedzenia tych turystycznych atrakcji Dolnego Śląska. Wyroby z tymi widokami przypominały turystom o ich wyprawach i zachęcały do powtórnych odwiedzin. Kabaret zdobiony ręcznie malowanymi bukietami kwiatów ogrodowych. Aż czuć powiew upalnego lata. Bardzo lubiana przez kolekcjonerów śląskiej porcelany. Patera ze sceną morską. Luszcze patery, ręcznie malowany obraz w dynamicznej scenie władcy mórz Posejdona. Całość pięknie ozdobiona złotem. Patera urodzinowa, ozdobiona delikatnymi bukietami kwiatów ogrodowych, stanowi szyk elegancji. Środek stołu w fasonie, do dnia dzisiejszego bardzo lubianym przez kolekcjonerów. Zdobienie różami z uwagi na szlachetność kwiatu dodają całości piękna i wytworności. Kolejny fason dzbanka herbacianego z ażurowym brzegiem. W brzuszcu dzbanka ręcznie malowana scenka rodzajowa otoczona złotem i kolorem niebieskim. Jest to kultowa forma o nazwie Neuform mit Laubwerkrand. Dzbanek kawowy z ażurowym brzegiem obramowanym liśćmi. Brzuszek dzbanka w niebieskim kolorze, na którym namalowano bukiety kwiatów. Fabryka porcelany w Jaworzynie Śląskiej od powstania w 1860 roku produkowała porcelanę. Jej założycielem był mistrz murarski Silber. Od początku fabryka rozwijała się prężnie. Była jednym z największych zakładów produkujących porcelany na Śląsku. Kolejny przykład: kufla na piwo z ręcznie wykonanym herbem szlacheckim. Tym razem kufel pochodzi z wytwórni w Jaworzynie Śląskiej. Jest to wyrób XIX-wieczny. Ciekawym przedmiotem jest poszukiwany przez kolekcjonerów i muzealników przycisk do papieru w formie książki, na której leży kobieca dłoń. Wykonany jest bardzo precyzyjnie, oddaje wiele szczegółów. Zatrudniała zdolnych malarzy porcelany, zdobiących wyroby porcelany użytkowej, takie jak serwisy obiadowe, kawowe, herbaciane, filiżanki kolekcjonerskie, kufle na piwo oraz galanterię porcelanową. Popielniczka do cygar. Wyrób bardzo ciekawy z uwagi na prezentujące się cygaro, spełniające funkcję praktyczną. Wyrób z Jaworzyny Śląskiej. W 1857 roku została założona mała fabryka porcelany w Suliszowie Zofiówce. Dwa lata później wykupił ją Józef Szachter.
Początkowo fabryka produkowała główki do fajek, na który był duży popyt na obszarze południowo-wschodnich Niemiec. Główki te miały wyprzeć z rynku drogi produkt powstający w fabrykach w Turyngii. Po 7 latach asortyment został powiększony o produkcję naczyń stołowych. Przykładem produkcji szachtela jest wyszukany w formie, jak i w zdobieniu serwis tête-à-tête, zdobiony kobaltem ze scenkami rodzajowymi. Całość podkreślona jest złotem i emalią. Założycielem fabryki porcelany w Szczawienku był kupiec Hermann Ohme, urodzony w 1841 roku w Lipsku. W 1881 roku rozpoczął on pracę przy budowie fabryki, a już rok później wytwarzano w niej porcelanę. Zakład został trzecią co do wielkości wytwórnią porcelany w okręgu wałbrzyskim. Jej wyroby brały udział w licznych wystawach. Były cenione przez nabywców porcelany w Europie, jak i za granicą. Przykłady XIX-wiecznych wyrobów ręcznie zdobionych, często obrazami w lustrze pater, jak również bukietami kwiatowymi. Jardiniera zdobiona ręcznie malowanymi bukietami kwiatowymi w stylu malarni drezdeńskich. Wyrób bardzo ekskluzywny. Paterka ręcznie zdobiona motywem kwiatowym, w tym przypadku goździkami, delikatnymi kwiatami. Motyw goździków był rzadko wybierany z uwagi na poświęcenie mu przez malarza dużej uwagi. Aby powstały wizerunek był bardzo realistyczny i aby czuło się zapach pięknych goździków. Dzbanek do kawy Hermana Ohme zdobiony sitodrukiem. Filiżanki z bardzo cienkiej, kanelowanej porcelany zdobione bukietami kwiatów w stylu malarni drezdeńskich. Bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Filiżanki Ohmego były wzorowane na miśnieńskich formach i malowane ręcznie wzorowanymi malaturami znanych niemieckich malarni porcelany. Filiżanki były także malowane przez znane malarnie, które bardzo lubiły wyroby Hermana Ohme. W roku 1841 powstała manufaktura porcelany w Gostnicy, której założycielem był Gottfried Herkner. Banek kawowy z ręcznie malowanym motywem przyrodniczym. Wizerunek ptaszków wystylizowany wyobraźnią malarza powstał w okresie Radisza. Komplet mleczników wyprodukowany za czasów Hugo Schmidta, zdobiony kalkomanią z motywem czereśni. Fabryka fajansów parowej powstała w 1808 roku. Jej założycielem był Friedrich Matthiessen. Jego wnuk Reinhold rozpoczął produkcję porcelany w 1868 roku. W 1885 roku nowym właścicielem zostaje Louis Livingston. Rok później zakład zarejestrował znak firmowy bardzo podobny do znaków królewskiej manufaktury w Miśni. Były to dwie skrzyżowane szable, powyżej których umieszczono literę S. Zdarzenie doprowadziło do 4 procesów pomiędzy obiema fabrykami. Pomimo 4 korzystnych
wyroków dla fabryki spalowej, Paul Donat, ówczesny właściciel fabryki, zawarł ugodę i zmienił kontrowersyjny znak. Obecnie bardzo często dochodzi do pomyłek i wyroby spalowe uchodzą za wyroby miśnieńskie. XIX-wieczne Donata zachwycają formami miśnieńskimi z ręcznie malowanymi bukietami kwiatowymi malarni drezdeńskich. Druga fabryka porcelany Reinholda Schlegelmilcha rozpoczyna produkcję porcelany pod koniec XIX wieku. Projektanci zatrudnieni w fabryce kreślą rewelacyjne formy, których przykładem jest spana na wino. Fabryka porcelany Frankenberga pod koniec XIX wieku produkowała ciekawe serwisy do kawy i herbaty. Przykładem jest dzbanek do herbaty z końca XIX wieku. Przykłady sitodruku na śląskiej porcelanie. Sitodruk polega na nałożeniu drobnej siatki na formę drukowaną w postaci szablonu. Szablon zostaje wykonany w taki sposób, aby zakryć miejsca niedrukowane tak, by farba przeniknęła wyłącznie przez niezakryte części i stworzyła pożądaną odbitkę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnej mojej opowieści. I zapraszam na kolejny odcinek wirtualnej encyklopedii śląskiej porcelany, który będzie poświęcony fabryce porcelany z Jaworzyny Śląskiej. Dziękuję i do zobaczenia.